Na kanale, a to ciekawe, wraz z prowadzącą owy kanał zrealizowaliśmy materiał poświęcony pożarom w Australii. Dziś opowiem o osobach oraz instytucjach, które postanowiły pomóc płonącemu kontynentowi. Pink, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, tancerka, aktorka i producentka muzyczna. Rozgłos zdobyła na początku stycznia 2000 roku. Tworzy muzykę z gatunku pop rock, choć w początkach działalności muzycznej jej utwory wpisywały się w nurt muzyki R&B. Pink wsparła walczących z żywiołem strażaków, wpłacając na ich konto aż $500,000. W mediach społecznościowych gwiazd na całym świecie katastrofa ekologiczna jest teraz priorytetem. Za pośrednictwem swoich kont wspierają walkę z pożarami w Australii i apelują do innych celebrytów o przyłączenie się do pomocy. Naomi Watts, brytyjsko-australijska aktorka i producentka filmowa, dwukrotnie nominowana do Oscara za role pierwszoplanowe w filmach 21 gramów oraz Niemożliwe. Aktorka wyraziła solidarność z ofiarami pożaru i poprosiła o pomoc za pośrednictwem Instagrama. Aktorka wspomniała swoją ostatnią wizytę w Australii, podkreślając, że jej myśli są z tymi, którzy w tragicznych pożarach stracili swoje domy i swoich bliskich. Hugh Jackman, australijski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, zdobył międzynarodowe uznanie za swoje role w różnych gatunkach filmowych. Stał się znany z roli Wolverina w serii X-Men. Jego występ w filmie Les Misérables przyniósł mu pierwszą nominację do Oscara dla najlepszego aktora i pierwszą nagrodę Złotego Globu dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Post z apelem o pomoc dla organizacji charytatywnych pojawił się także w mediach społecznościowych Hugh Jackmana. Aktor podkreśla, że ta tocząca się walka rozgrywa się o życie i dziką przyrodę. Australijski aktor jest świadkiem tego, co rozgrywa się na kontynencie kangurów. Russell Crowe, australijski aktor filmowy nowozelandzkiego pochodzenia. W wieku 4 lat przeprowadził się z rodzicami do Australii. Zaczął występować w australijskiej telewizji, mając już kilka lat. To właśnie jego głos jest jednym z najgłośniejszych. Aktor przekazał RSF, czyli Australijskiej Straży Pożarnej, $105,000, a czeki na wspomnianą kwotę przekazał osobiście kapitanowi Johnowi Larderowi. Celestie Barber. W piątek 3 stycznia australijska komiczka Celestie Barber za pośrednictwem Facebooka zapoczątkowała zbiórkę pieniędzy dla strażaków. Pomóżcie jakkolwiek możecie, to przerażające, napisała na swoim profilu. Pieniądze z akcji zostaną przekazane Straży Pożarnej Nowej Południowej Walii oraz na Fundusz Darów dla Straży Granicznej. Wciąż można przyłączyć się do zbiórki. Zapewne nikt, włącznie z samą inicjatorką akcji, nie spodziewał się, że zbiórka osiągnie tak ogromną popularność. Od 3 stycznia zebrano już prawie 100 milionów złotych. Według danych opublikowanych na Facebooku łączna liczba osób, które zaangażowały się w akcję, przekroczyła ponad 900 tysięcy. Kaylin Ward. Amerykańska fotomodelka zaoferowała, że wyśle swoje nagie zdjęcia każdemu, kto przeleje datek na pomoc w ugaszeniu pożaru w Australii. Warunki są dwa. Należy wpłacić co najmniej $10 na rzecz jednej z wybranych przez nią organizacji wspierających strażaków w walce z żywiołem oraz wysłać potwierdzenie przelewu.
Efekt był natychmiastowy. W ciągu kilku minut do modelki napisało ponad 20 tysięcy internautów. Jak sama zdradza, zdarzyło jej się, że w skrzynce pojawiało się 10 wiadomości z potwierdzeniami na sekundę. Internauci decydowali się też przekazać na rzecz Australii dużo więcej pieniędzy. Niektóre przelewy opiewały nawet na kwotę 5 tysięcy dolarów. Mega akcja rozpoczęła się 3 stycznia i przez 5 dni Amerykanka zebrała ponad 800 tysięcy dolarów. Co więcej, suma ta cały czas rośnie, a post na Twitterze został przekazany dalej ponad 110 tysięcy razy. Do Ward dołączyły też inne znane w sieci kobiety, które nie boją się pokazywać publicznie swoich kształtów. Swoje nagie zdjęcia, zadatki dla Australii zaoferowały m.in. Katie Day, Emmy Corrin i Jane Lee. Nicole Kidman. Nicole Kidman i jej partner, Keith Urban, mają wiele powodów, by wesprzeć Australię. Po pierwsze, mają tam posiadłość. Po drugie, oboje pochodzą z Australii. A po trzecie, nie są obojętni na krzywdę innych. I to też pokazali, ogłaszając, że wpłacili pieniądze na walkę z pożarami. Nicole i Keith w niedzielę obecnie byli na rozdaniu nagród Złotych Globów. Mimo tego cały czas żyli tym, co aktualnie dzieje się na drugim zakątku świata. W weekend Kidman i jej mąż ogłosili, że przekazują 500 tysięcy dolarów na Rural Fire Service, czyli wiejską straż pożarną w Nowej Południowej Walii, która również walczy z pożarami. Zoo Wrocław. Wrocławskie zoo wysłało 10 tysięcy dolarów australijskich. Jednak to nie koniec. Z każdego zakupionego biletu do wrocławskiego zoo zostaje przekazana złotówka na ratunek Australii. Warto wspomnieć, że przez pożary prawdopodobnie wyginęły już 2 gatunki zwierząt. Grubogonik oraz żałobnica brunatna. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Australii zorganizowano 3 sztaby WOŚP w Sydney, w Melbourne i w Perth. Według informacji podanych na stronie WOŚP, sztab Krakowia Klub w Perth zebrał 26 tysięcy złotych, sztab w Melbourne niespełna 1000 złotych, sztab z Sydney jeszcze nie podał zebranej kwoty. Pieniądze zebrane przez australijskie sztaby mają być przeznaczone na walkę z pożarami, które trawią kontynent od października ubiegłego roku. Pokażemy Australijczykom, że jesteśmy z nimi solidarni. Wiemy, że nie tylko mierzą się z żywiołem, ale będą musieli również odbudować swoje domy, powiedział Jerzy Owsiak w trakcie tegorocznego finału WOŚP. Szpital dla koali. Istnieje kilka sposobów, by pomóc Australii na odległość. Wiele organizacji utworzyło zbiórki, gdzie wpłacać możemy pieniądze na walkę z żywiołem. Jeszcze innym sposobem na pomoc jest wirtualna adopcja koali, które udało uratować się z płomieni i przebywają aktualnie w Koala Hospital. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę koalahospital.org i przejść do zakładki Adopt. Roczny koszt opieki misia wynosi od 40 do 70 dolarów. Każdy ze zwierzaków ma swoje imię, na stronie możemy obejrzeć także jego zdjęcia. Po adopcji otrzymamy specjalny certyfikat potwierdzający naszą pomoc. Na wsparcie pieniężne koali zdecydowało się już kilka polskich gwiazd, m.in. Daria Zawiałow, Karolina Korwin-Piotrowska, Tomasz Organek oraz Michał Nogaś. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy wspieracie Australijczyków w walce z pożarami, co o tym myślicie i co myślicie o takich akcjach. Ponadto zapraszam Was na kanał A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!